Potem jak już Sobór Watykański II został zwołany przez papieża Jana XXIII, jak został wprawiony w ruch, a właściwie cała machina zaczęła pracować, to ważne jest, co zostało z tych 3 lat. No bo dzisiaj po 50 latach zastanawiania się, czym ten sobór był, no niewielu pamięta o tym, że to było spotkanie biskupów, którzy zjechali do Watykanu z całego świata. Było ich ponad 2000. Każdy z nich przywoził ze sobą również doradców, ekspertów. Było również setki albo i tysiące dziennikarzy, którzy to na bieżąco referowali, również w Polsce, zwłaszcza pisma katolickie jak Tygodnik Powszechny, miesięczniki, Znaki, Więź regularnie przedstawiali, co się tam w kościele dzieje. Biskupi kierowali listy do wiernych, to są lata 60., więc jeszcze pełna komuna. Nie mieliśmy tego pluralizmu mediów, olbrzymiej ilości mediów również katolickich. To wszystko było transmitowane właśnie w taki inny zupełnie sposób. A poza tym, i to jest może najważniejsze, te wszystkie dokumenty, które były tam w ciągu tych 3 lat, ciągu 4 sesji uchwalane, zostały opublikowane, skomentowane. To jest, mam tu przy sobie taką grubą księgę, która jest trochę stylizowana na katechizm Kościoła katolickiego, trochę na Pismo Święte, bo tak właśnie Pallottinum wydaje te dokumenty. To oznacza, że one są bardzo ważne. One stanowią właśnie obok Pisma Świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego pewien normatywny punkt odniesienia dla ludzi, którzy chcą wiedzieć, czym Kościół katolicki dzisiaj jest, jak bardzo się zmienił na Soborze Watykańskim II. No i chciałbym dzisiaj o kilku takich dokumentach, może najważniejszych, powiedzieć, zastrzegając od razu, że to jest moja hierarchia ważności. Inni teologowie, historycy czy socjologowie mogą podkreślać inne dokumenty. Sam zresztą Kościół wprowadził pewną hierarchię tej ważności, dzieląc te dokumenty na konstytucje, dekrety i deklaracje. Konstytucje to są takie jakby duże, złożone dokumenty mówiące o tym, jak Kościół rozumie siebie. To jest konstytucja o Kościele w świecie współczesnym, czyli jak rozumie siebie, swoją obecność w stosunku do świata. Jest konstytucja ściśle związana z Kościołem, Lumen Gentium, czyli Kościół jako światło dla narodów. I tutaj jest powiedziane, że każdy ochrzczony ma ważną funkcję do spełnienia w Kościele, czyli takie upodmiotowienie również świeckich. Już nie ma tego wyraźnego, znanego z poprzednich soborów podziału na świeckich księży, czy hierarchię biskupów, kardynałów i papieża wreszcie. Więc ta piramida znana z przeszłości trochę się spłaszczyła, stała się taka bardziej demokratyczna. Ja jednak uważam, i to moje przekonanie podzielam z wieloma komentatorami soboru, że najważniejszymi dokumentami były te dwie deklaracje, a więc dokumenty pozornie najniższe w tej kościelnej hierarchii, dlatego że one radykalnie zmieniły Kościół i jego miejsce w świecie.
Chodzi o deklarację zatytułowaną po łacinie, bo wszystkie dokumenty mają łacińskie tytuły, Nostra Aetate, czyli nasz wiek, który mówi o stosunku Kościoła do innych religii. Dlaczego to jest takie ważne? Tutaj dokonała się prawdziwa rewolucja kopernikańska. Niektórzy mówią wręcz o pewnym zerwaniu z tradycją ekskluzywizmu religijnego. Kiedy Kościół katolicki przez no właściwie przez 1500 lat, czyli od czasu, kiedy stał się religią dominującą w Imperium Rzymskim, zerwał z tą tradycją, że katolicyzm jest jedyną bezbłędną religią i tylko przynależność do Kościoła gwarantuje zbawienie. W Nostra Aetate jest powiedziane, że są różne religie, które mają równoważną drogę do zbawienia. I to po 50 latach widać, jak bardzo to nowe spojrzenie otworzyło katolików, teologów katolickich właśnie na inne religie. Ten mały dokument, który można przeczytać dosłownie w 15 minut, sprawił, że teologowie się ośmielili, katolicy zaczęli traktować swoich partnerów, Żydów, muzułmanów, hindusów czy buddystów jako partnerów. Zaczęli równorzędnie te inne tradycje religijne traktować. I wydaje mi się, że to jest coś, co pozwala mówić o Kościele przed soborem i po soborze, czyli o mentalności takiej wykluczającej, ekskluzywistycznej, na mentalność właśnie pluralistyczną, otwartą, życzliwą wobec innych religii. Także Nostra Aetate, jeżeli ktoś chce dotknąć tego rewolucyjnego wymiaru Soboru Watykańskiego II, to powinien ten dokument uważnie czytać. No i się oczywiście pytać, jeżeli ktoś jest katolikiem, dlaczego w moim kościele, w mojej parafii o tym dokumencie tak mało się mówi. Drugi dokument, równie rewolucyjny, to jest dokument o wolności religijnej. Łaciński tytuł Dignitatis Humanae, czyli o godności ludzkiej. Niektórzy twierdzą, że tak naprawdę ten dokument nie zrywał z wielowiekową tradycją, że tak naprawdę podejmuje te wątki w tradycji katolickiej, które zawsze były obecne. Jednak prawda jest taka, że do tego dokumentu, do tej deklaracji, tak naprawdę katolik musiał słuchać, co mówią księża, musiał bezkrytycznie przyjmować zalecenia papieży. Natomiast tutaj, w tym dokumencie o wolności religijnej, mówi się, że najważniejszą wartością jest wolność, że człowiek powinien zawsze iść za głosem własnego sumienia. I to jest podobnie jak ten dokument o stosunku Kościoła do innych religii, tak samo tutaj można powiedzieć, że katolik dzięki temu dokumentowi odzyskuje własną podmiotowość i niezależność. Także te dwa dokumenty świadczą o tym, że katolicyzm przed soborem i po soborze to są dwa zupełnie odmienne katolicyzmy.